jesteśmy dzisiaj w Ustroniu. Jest to jakby już powoli koniec drugiego etapu selekcji do Śląskiej Akademii Piłkarskiej U11. Jak tutaj widzimy na boisku treningowym Kuźnia Ustroń, mamy 21 zawodników, którzy zgłosili się dzisiaj do tej wiosennej części projektu. Myślę, że w każdej małej miejscowości znajdujemy talenty. Tutaj również jest kilku chłopaków, którzy mają naprawdę spory potencjał. No i naszą rolą będzie im teraz jakby poprzez te dodatkowe treningi umożliwić taką ścieżkę, gdzie będą mogli te swoje umiejętności jeszcze bardziej podnosić i je wydobywać. Wszystko zaczęło się w Nierodzimiu, mojej rodzinnej miejscowości, w dzielnicy Ustronia. Stamtąd wyszedłem, można powiedzieć, w tą dużą piłkę. Wtedy było boisko przy szkole, trawiaste, które jest do tej pory. Wiadomo, że nie zawsze było ono idealne, ale tam się wszystko zaczęło, właśnie na tym boisku w Nierodzimiu. Warunki się zmieniły, dzieciaki teraz mają naprawdę dużo możliwości, mają fantastyczne boiska, dużo sztucznych boisk, równych przede wszystkim, orlików, więc no, tylko trenować. Zostałem poproszony o to, aby uczestniczyć w tym projekcie, z czego jestem bardzo zadowolony. Dzieciaki właśnie z tych mniejszych miejscowości mają szansę, żeby doskonalić swoje umiejętności i w przyszłości grać w drużynach ekstraklasowych. Na następne zajęcia będzie już 16 wyselekcjonowanych chłopaków. Ci, którzy się jakby nie załapią, też niech się nie załamują, bo to na tym się świat nie kończy, niech dalej trenują w swoim klubie. O tym pamiętajcie, że tu nie są drzwi dla nikogo zamknięte. Każdy ma szansę, jak nie teraz, może w późniejszym czasie. Dziękuję, chłopaki. Dziękujemy sobie wszystkim.